Drugą kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpoczynamy od starcia Beniaminków, ale też bardzo zasłużonych dla polskiego futbolu klubów. Ruch Chorzów podejmuje Łódzki Klub Sportowy i to goście pierwsi groźnie atakują. Uderzenie Daniego Ramireza z dystansu odbija Jakub Bielecki. To była 9. minuta meczu, a w 14. Tomasz Wójtowicz wrzuca piłkę z autu. Świetnie zabiera się z nią Daniel Szczepan. Zagrywa do Kacpra Michalskiego, ten na raty, ale pokonuje Aleksandra Bobka i jest 1-0 dla niebieskich. Ruch Chorzów w 14. minucie obejmuje prowadzenie, a gola strzela Kacper Michalski. A to już 39. minuta tego starcia i spore zamieszanie pod bramką. Chorzowian znakomicie złożył się do piłki Dani Ramirez, ale ten, który przed chwilą strzelił gola, teraz ratuje swoją drużynę. Kacper Michalski wybił piłkę z linii bramkowej. W końcówce pierwszej połowy jeszcze jedno uderzenie po rykoszecie. Juliusz Letniowski próbował zaskoczyć golkipera ŁKS-u, ale Aleksander Bobek świetnie interweniował. To już fragmenty drugiej połowy. Filip Starzyński mknie w kierunku pola karnego. Jest już 16 uderzenie, ale tuż obok słupka. W drugiej połowie Ruch kontrolował wydarzenia na boisku. Teraz świetnie o piłkę powalczył Daniel Szczepan. Szczepan wpada w pole karne. Zagranie do Tomasza Swędrowskiego i 2-0. Kwadrans przed końcem. Gospodarze prowadzą już dwoma bramkami, a bohaterem tego meczu Daniel Szczepan, to on wypracował oba gole. Wielka radość w Chorzowie, niemal 10 tysięcy kibiców świętuje. No a w samej końcówce ŁKS próbuje zdobyć przynajmniej pierwszą bramkę w tym sezonie. To się nie udaje, za to Ruch wychodzi z kolejnymi kontratakami. To 82. minuta meczu i Wójtowicz zagrywa wprost na głowę Szczepana, ale ten do dwóch wypracowanych bramek nie dokłada strzelonego gola, fatalnie pudłuje, natomiast ta akcja zaczęła się od faulu na Macieju Sadloku, za co drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Michał Mokrzycki. ŁKS kończy w 10. Wynik się już nie zmienia. Ruch Chorzów odnosi pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie od 6 lat. Ruch pokonuje ŁKS 2-0. Łodzianie na pierwsze punkty i pierwszą bramkę muszą jeszcze poczekać. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.